podzieliliśmy tą kwotę tak, żeby mniej więcej na każde przedszkole wypadało 29 tysięcy, natomiast na szkoły dwa razy tyle, bo są mniej więcej dwa razy większe, co najmniej, prawda? I według tego kryterium zostało w zasadzie wszędzie utrzymane. Wyjątkiem są pewne różnice, które wynikają z potrzeb takich szczegółowych. Natomiast jeżeli chodzi tutaj, jest tutaj wyjątek oczywiście zdecydowanie w punkcie pierwszym w zespołach szkół ogólnokształcących, gdzie zespół ogólnokształcących integracyjnych szkół nr 7 z Czarnogórskiej dostał na szkołę i dostał osobno te 29,5 tysiąca na tą część, która dawniej była przedszkola. Według tych potrzeb, jakie były zgłoszone przez dyrekcję w czasie objazdu rok temu, czy tam na wiosnę, przepraszam. No i to zostało uwzględnione, dlatego tak wygląda, że mają ten punkt jakby o połowę więcej. Resztę wygląda tak, jak wygląda. Ja może Państwu dam tylko jeszcze te przykłady, żeby nie być gołosłownym, to co Państwu mówiłem wcześniej. Jaka jest różnica między tym, jak ZEO wyceniało, a jakie są rzeczywiste rozeznanie dyrekcji. Mianowicie, jeżeli chodzi o przedszkole 51, to wymiana okapów kuchennych według ZEO było 30 tysięcy, według pani dyrektor wystarczy 12 tysięcy. Natomiast najdziwniejszą chyba sprawą jest w przedszkole Narżąckiej nr 33, gdzie według wyceny na sam projekt i pozwolenie ocieplenia budynku dawnej szkoły na Piaskach potrzeba 30 tysięcy, natomiast po telefonie pani dyrektor okazało się, że wystarczy 5 tysięcy na projekt, także sześciokrotnie mniej. Także to są takie dwa najbardziej drastyczne przypadki. No i tutaj jeszcze mieliśmy taką jedną kwestię. Do końca nie rozumiałem, na czym polega wycena wykonana właśnie przez zespół szkół kierowany przez pana dyrektora Ławrowskiego, kiedy otrzymaliśmy wycenę, gdzie był podany, jeżeli chodzi o okno, metr kwadratowy. No nie byłem w stanie przeliczyć metrów kwadratowych na powierzchnię okna, ile okien by wtedy wystarczyło. Natomiast dzisiaj jeszcze dzwonili tam, że w sumie to wszystko jedno, że oni takie mają różne okna, że oni by to co do grosza potrafili podzielić. W każdym razie podzieliliśmy to tak, jak w końcu z nimi uzgodniliśmy. Pozostałe wszystkie potrzeby są albo uzgodnione dyrekcją, albo według wyceny, które ZEO dało uzgodnione. To mniej więcej tak, że sanitaria tak naprawdę podobnie wygląda we wszystkich placówkach. Także tak wygląda ten projekt i jego powstanie. Dziękuję. Szanowni Państwo, w takim razie otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos, proszę bardzo. Mam pytanie do przewodniczącego dyrektora, jak to było robić? Zrobił co innego, pan mówi co innego, tam zrobił ktoś, więc konkretnie jest szkoła, jest zadanie i jest cena stoi, to jest raz, a dwa. Czy pominął pan jakieś w innych szkołach, niektórych jakieś ważniejsze remonty? No więc mając przede wszystkim, wychodząc jeszcze raz powtórzę, z tego założenia, że dla przedszkola mamy około 29 tysięcy, a dla szkoły 58 tysięcy, przedstawiałem tą informację każdemu z dyrektorów szkół i przedszkoli i według tego prosiłem ich jeszcze raz, żeby się określili, które z tych zadań, które były określone według listy, najpierw według objazdów, a następnie według spotkania, które tutaj mieliśmy na terenie Rady, ażeby wskazali, co jest dla nich priorytetem. Często zmieniali kolejność, która była dotychczasowa. Także te decyzje, jeżeli chodzi o kolejność i jakby proporcje w tych kwotach, są decyzjami dyrektorów szkół i placówek. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Panie Radny, oczywisty wniosek, po prostu tego wszystkiego wniosku przeprowadzić się, że zarys jest potrzebny. Zarys jest potrzebny. Tam jest 200 pracowników etatowych, którzy jeżeli porównują takie kosztorysy, które się są z kosmosu wzięte, w momencie, kiedy zaszczędzę na każdy kolejny po prostu cichy krakowska oświata, to po prostu to jest skandal. To takie kosztorysy, które są z kosmosu. Ja rozumiem, że część w przypadku ze zespołem to jest szkoła, która sama decyduje o swoim bilansujące. Natomiast pozostałe placówki
Nie, nie. Szkoła podstawowa nr 55 również jest samofinansująca i od tego roku szkoła podstawowa nr 27 również jest samofinansująca. A jednak ZEO przysłało, bo dopiero teraz chodzi, także według chyba jakby siłą inercji zrobili. Te samofinansujące się placówki oczywiście są również wykonawcami tych remontów, prawda? Znaczy nadzorują, same decydują, kogo przyjąć, a pozostałe remonty muszą być przeprowadzane przez ZEO. Teraz może być taka sytuacja, że ZEO jako placówka gminna, prawda, która się zajmuje finansowaniem i wszystkimi finansami tych pozostałych placówek edukacyjnych, może też się sprzeciwić, powiedzieć, my za tyle nie zrobimy, nie przyjąć rady. Trzeba się wszyscy przygotować do obrony tego. Więc koleżanka Rano, jak tutaj jest, mianowicie dyrektorki dzwoniły do ZEO w piątek i uzgadniały rzeczywistą, że tak powiem, wartość tych potrzeb i te wartości, które one uzyskały, po rozmowie na przykład pani dyrektor Jelonek z Rządzkiej, taką kwotę wpisywałem, ponieważ pani dyrektor powiedziała, dzwoniłam do tej komórki remontowej, i tam powiedziano, że co prawda klasycznie to jest 30 tysięcy na projekt, ale pani ma taki klasyczny budynek, że wystarczy 5. I w związku z tym pisałem 5, no bo jeżeli tak powiedzieli, no to po co blokować czy fotę, prawda? Kto z Państwa radnych jest w tej sprawie i tam zawarł? Proszę bardzo, w ubiegłym roku stwierdziłem, że szkoła na Malborskiej bez przerwy się pojedzie na remont, tak czy potrzebne, czy nie, prądu. I potem pieniądze jeszcze, które dostają mi na manowanie, a szkoła wygląda tragicznie, dostają z zewnątrz. I wnioskuję, więc wszystkie środki zostały wyrzucone na gminę Opiek. No i nie można teraz poprawku napisać. W której szkole? Jeżeli można, to tutaj ostatni remont odbierał pan przewodniczący i może pan by się powiedział, natomiast ja powiem tylko jedno zdanie. Mianowicie specjalnie w tej szkole też rozmawiałem na ten temat i proszono mnie, żeby zachować te 8 tysięcy. To nie jest duża kwota, z tego względu, że tam remont rzeczywiście tej instalacji elektrycznej, tak jak pan radny Jaworski powiedział, toczy się strasznie długo i przez to, że to ciągle nie jest zrobione, ciągle tam mają problemy z tym prądem. Jeżeli to nie będzie dokończone w końcu, to po prostu będzie dalej awaria za awarią i problemy. Ja nie wiem, ty byłeś na odbiorze, jak to wygląda. Według mnie, jeżeli się to nie da, za 8 tysięcy już znowu wiele okien się nie doda. A jeżeli się, że tak powiem, to przesunie, to po pierwsze jest ten problem z prądem, a po drugie narazimy się temu, że nie będziemy jakby respektować próśb i decyzji de facto, potrzeb, jakie wyraża dyrekcja szkoły. Tam jest nowa dyrektorka teraz. Ja myślę, żeby nie zaczynać współpracy z nową dyrektorką szkoły od tego, że się jej pokaże kontrę i na zasadzie, ma pani robić remonty te, które rada wskaże, a nie które pani widzi za sensowne. Janusz Kowski. Nie wiem, ale wydaje mi się, że ten remont instalacji elektrycznej polega na tym, że już wprowadza się system bezpieczników różnicowo-prądowych. Teraz jak w budynku jest zmieszana instalacja stara i nowa, to tam jest dyskoteka po prostu, bo są wpływności na tej starej instalacji, czyli tak jakby dowieranie tam do ziemienia i wtedy na pewno główne zabezpieczenia mają już pewnie na różnicowo-prądowe, po prostu wybija i uważam, że akurat w tym momencie trzeba to, jeżeli to jest już ostatni element, który tam został do remontu instalacji, to tak należałoby skończyć. Nie, to znaczy, jeśli można, to ja udzielę oczywiście głosu, natomiast faktycznie, tak jak ja mówiłem, kiedy ostatnio rozmawialiśmy na temat prac remontowych szkół na szkoli, że gospodarzami tych budynków są dyrektorzy i oni ponoszą za to odpowiedzialność. Ja osobiście nie czuję się osobą
kompetentną, żeby narzucać gospodarzowi budynku, co tam trzeba w pierwszej kolejności remontować, tylko mówiąc. Także tutaj proponowałbym, abyśmy zostawili te zadania, które zostały wskazane przez dyrekcję szkoły. Stanisław Jabłonski. Nie chcę jeszcze powiedzieć, tylko że jeżeli są wybory w Piednicy, a ten budynek obsługuje chyba 5 budynków, to najbardziej się zamyka i otwiera okna. I pani dyrektor doskonale wie i też nie zbyt silnie siedzi w salach i przez cały dzień i wiatr za uszami słuchać, a bardzo dobrze to ja też znam od jednej maszyny tej szkoły, byłem dwa razy raz przewodniczącym, też przewodniczącym, raz zastępcą, znam ją od podszewki i taka jest moja decyzja. Ja może jeszcze zrobić. Tak, nie wiem, co pierwszy panu. Panu Bocheński, proszę. Mogę? Proszę, pozwól panu przewodniczącemu. Tak, ja będąc na odbiorze tej instalacji elektrycznej, to do mnie na to była tylko część instalacji, którą odbierałem, nie całość. I z tego, co rozmawiałem z panią dyrektor, no szkoła jest nieopłakana, to wygląda tragicznie, jest to się po prostu powiesić w tej szkole, a nie uczyć. Bo to wygląda naprawdę, szkoła wygląda jak lochy, to jest tragedia. Najgorsza szkoła, jaką w życiu widziałem, będąc na ulicy, jest dramatyczna, ale wracając do instalacji elektrycznej, no myślę, że jeżeli pani dyrektor i ten pan, który ze mną uczestniczył przy odbiorze, uznali to za priorytetową wyczerpanie, bo faktycznie mówię tak, tak jak pan powiedział, że wypijali po prostu korki. I to trzeba skończyć. Okna widziałem u pani dyrektor w pomieszczeniu tam, gdzie ona przyjmuje w biurze. No są zbite gwoździami, są takie szpary na palec. No ale no, skoro uznała, że instalacja jest ważna, to może zostanie już ta instalacja. Jest to najstarszy budynek, historyczny zresztą, w jakim mieści się placówka oświatowa na naszym terenie. I to no, przynajmniej w tej kadencji, sądząc po zadaniach, które uchwalamy, no możemy powinniśmy traktować priorytetowo remont tego budynku i tej szkoły i dążyć do zachowania tej placówki oświatowej, bo to jest ta tradycja nasza. A myślę, że to aż tak źle nie wygląda, jak tutaj przedstawiał pan przewodniczący Bocheński. Natomiast faktycznie no, wymaga znacznych nakładów na remonty, no to się zgadza. Pan Państwo, ja tutaj muszę zapytać, bo wszystko jest fajnie. Pisze się tutaj tak, kontynuacja wymiany instalacji okiennej i kontynuacja remontu instalacji elektrycznej. Trzeba pamiętać jedną rzecz, że zarządzanie nieruchomościami polega przede wszystkim na przeglądach. Są przeglądy roczne i przeglądy pięcioletnie i mając te protokoły widzimy kolejność wykonywania robót. Mało tego, remont instalacji elektrycznej, no nie wiem, czy będą przewody wymieniać, czy będą, tak tutaj pan wiceprzewodniczący powiedział, jakieś ograniczenia stosować, że po prostu nie mogą zbilansować starej instalacji. Czy to już jest koniec? Też nie wiem. No bo tutaj jest tylko tak ogólnie napisane. Równie dobrze, może to być wymiana oświetlenia na oświetlenie energii oszczędne, może mogą to być czasowe wyłączniki, nie wiem, co tu ma być. Wydaje mi się, że tutaj powinny być jakieś załączniki do tego, jeżeli komisja ma te rzeczy, to wtedy łatwiej się tutaj pracuje nad nim i wtedy nie ma żadnego problemu. Byłem w tej szkole, proszę Państwa. Faktycznie ta szkoła wygląda tak, jakby gospodarza nie miała. Tak to wygląda. I okna tam są potrzebne, dobrze, że te pieniądze na okna są, a jeżeli elektryka jest do zrobienia, to ja nie mam przekonania, że to jest koniec. Nie mam przekonania, dlatego że nie miałem dokumentów fenomenalnych. A pamiętacie Państwo, że w tym roku zmienialiśmy ciągle, przesuwaliśmy pieniądze na wniosek, ciągle były wnioski o przesunięcie pieniędzy, na przykład z wymiany okien na instalację, a potem ogromnie znowu. Pamiętacie, żeśmy się uparli w końcu na jedną rzecz. Myślę, że warto by było, żeby komisja się przyjrzała rzeczywiście, czy te 8800 wystarczy na zakończenie tego remontu instalacji elektryki i z góry, żebyśmy sobie założyli, bo okna też są tak rzeczą strasznie ważną. Powiedzieli pani dyrektor nowej, że jeżeli
będzie chciała znowu przesunąć pieniądze na elektrykę z okien, to się na to nie zgodzimy, no po prostu niech ona to jakoś rozsądnie do tego zacznie podchodzić. Natomiast ja bym prosił, żeby też nie obciążać obecnej pani dyrektor, która rozpoczęła pełnienie funkcji od 1 września dotychczasowym funkcjonowaniem tej placówki. No i podzielam zdanie pana przewodniczącego, że powinniśmy dać tej pani dyrektor szansę na wykazanie się wolą takiej dobrej współpracy. Są w mojej ocenie współpraca z dotychczasową panią dyrektor, że nie układała się źle. Natomiast to jest lista tylko. No myślę, że ta komisja edukacji na tyle wnikliwie, zresztą był też objazd tych placówek oświatowych, przeanalizowała te zadania, że są to zadania, które faktycznie należy w tych poszczególnych placówkach zrealizować. Ewentualnie jeszcze po podjęciu tej uchwały, gdy zajdzie taka potrzeba, można dokonać pewnych zmian, pewnych korekt. Natomiast jeszcze raz apeluję i proszę o przyjęcie takiej zasady, abyśmy zaufali. Teraz na stałe, czy się zmieniacie? Ja jestem wyjątkową zastępstwem. Są za to odpowiedzialni. Nie myślę, ale jestem przekonany, że wskazują te zadania, które z punktu widzenia przebywających tam dzieci, personelu, nauczycieli są potrzebne do wykonania w pierwszej kolejności. Ale jak mówię, to komisja jest bez, możesz do tego wrócić jeszcze raz się nad tym pochylić. Natomiast zgodnie z procedurą dzisiaj jest termin, żebyśmy listę rankingową tych zadań powierzonych na przyszły rok podjęli i prosiłbym, żeby tego już nie odkładać. Nie, czy ktoś z Państwa radny? Pan radny. Z jednej strony wniosek pana Jakubskiego jest zasadny, ja też tą szkołę znam, też jestem absolwentem tej szkoły. Odkręcą w stanie fatalnym, natomiast to, co było poprzednich latach. A tu nie chodzi o to, że jeszcze jest stan fatalny, tylko grozi niebezpieczeństwem. Ta przez niej kształtna mogą wlecieć. Jak ktoś wleci, to wtedy będzie koniec. Natomiast druga sprawa jest taka, jeżeli panowie robiliście przegląd i rozmawiają własnymi dyrektorami, dyrektorkami, ile pieniędzy i tak dalej, to co za te 50 tysięcy dyrektorka podziała i do tego wniosku? Nie powiedziałem. Tak jak ze wszystkimi tutaj. Nie wiemy nawet, jaka instalacja, ile okien zrobimy. Wiemy, że okien są w stanie. Dyrektorka mi powiedziała, ile okien zrobimy. Dyrektorka tego nie wie. I wiedzieć nie będzie, dokąd nie rozstrzygnie się przetarg. Najpierw kosztorys na ilość okien za te pieniądze, a potem przetarg przez ZEO. Ja mogę pytanie o okna zadać panu dyrektorowi Ławrowskiemu, panu dyrektorowi Świerczkowi, którzy wykonują to i mają na bieżąco kontakt z wykonawcami. Natomiast pani dyrektor nie ma pojęcia, kto będzie wykonawcą, nie ma pojęcia, jakie będą oferty. To wszystko zajmuje się ZEO. Dlatego to, co pan radny Kajdański mówił, dokąd szkoły nie staną się samobilansujące, dokąd będzie ten absurd. I ten absurd trwa tyle lat. My tego nie zmienimy. Janusz Kloss. Znaczy to jest to, co pan Ceweryn mówił, to jest rzeczywiście prawda, bo dyrektor szkoły samobilansującej wie, że jak się to mówi za telefon i no, tych firm, które dostarcza okien z czołowych czy jest dużo. I prosi, jak się to mówi, w ciągu 24 godzin o ofertę na okno. Bo wiadomo, okno nierówne, prawda? Teraz on decyduje jakie i on wie, ile na drugi dzień, ile tych okien może zamontować. A w ZEO, no to jest w ogóle procedura, która zaczyna się w lipcu, w sierpniu, nieraz. I dyrektorzy się modlą, są uszczęśliwieni, jakby ktoś łaskę robi, że przed 1 września, gdzie szkoła już jest przygotowana do przyjęcia uczniów, do uruchomienia placówki, że mają okna zamontowane. Oni są w tym momencie szczęśliwi. Bo na początku no, mają jakieś żądania, a później błagają, żeby to sprawa się zakończyła.
Ktoś z Państwa... To już tak, po raz ostatni. Bo ja już zadam, że jest tak, że wygląda na to, że co roku stale tylko remontuje się instalacje elektryczne. Nie wiadomo, kiedy ten koniec będzie. To może być, trzeba to nowo, na nowo remontować powrotem. A sytuacja tak wygląda, że można właśnie wyciągać to, że w ostatniej chwili wykonawcę daje i potem szybko naciska na dzielnicę na 2 tygodnie przed zamknięciem bilansu, że my dostajemy taki wniosek. Przeznaczenie pieniędzy, które miały być wykonane, nadzór nie zostały wykonane, mamy przesunąć je i rada to robi spokojnie i jest w porządku. Ja do pana Sabarego. Panie przewodniczący, po prostu wniosek jest jeden tutaj. Trzeba pani dyrektorze spytać wprost, czy to jest ostatni remont elektryki w tej szkole. Nie mamy tej wiedzy. Szanowni Państwo, rozumiem, że już na tym kończymy dyskusję. W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według 81-12 w sprawie listy remontowej oraz remontowych szkół podstawowych i nadzwyczajnych szkoli w 2013 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Chcemy podjęliśmy uchwałę.